Dzień dobry, Jacek Sętorski. Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy w formie podcastu z osobą, którą szanuję z uwagi na profesjonalizm, człowieczeństwo i wspólne podejście do przywództwa i dobrego życia. Dzień dobry, Andrzeju. Czy mogę jako deczko starsze zaproponować przejście na ty? Dzień dobry, świetnie. Lubię mówić do mnie Jacku. Jacku, świetnie. Tym bardziej, że wiesz co, jesteśmy na pokładzie. No, jesteśmy na Łodzi, a tam się mówi na ty, tak, zdecydowanie. Jest to proste, prawda? Myślę, że tam się skraca wszystkie możliwe drogi, aby skoncentrować się na tym, co ważne. Dokładnie tak. Czyli na celu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Chcę ci powiedzieć, jaka jest jedna z moich intencji, bo chciałbym, żebyś jako gość miał poczucie tutaj komfortu i radości dzielenia się z naszymi odbiorcami tym, co twoje serce poczuje, a umysł potwierdzi. Tak. Natomiast generalnie współtworzę Akademię Psychologii Przywództwa, 10 rok dla zarządzających właścicieli i ich top menedżerów. Mhm. I wprawdzie było wśród naszych słuchaczy, no trudno powiedzieć studentów, to jest post MBA, kilkanaście osób z mediów, pewnie kolejne 10 wolnych zawodów. Natomiast mam poczucie pewnej jednostronności, bo z jednej strony mogę powiedzieć z dumą, że spędziłem pewnie tysiące godzin w firmach. Tak. I z ludźmi biznesu. Natomiast wiem, że jeżeli chce się zachować świeżość podejścia i szerokość perspektywy, potrzebne są inne doświadczenia. Dlatego jak jest okazja, to nie wiem, Adam Sztaba opowiada nam o dyrygenturze. Spotykamy się z wybitymi chirurgami. Spędziłem akurat, nawet jeśli z tego powstało jakieś nagranie, to mi nic o tym nie wiadomo. Spędziłem prawie 3 godziny z generałem broni Reimundem Andrzej Czakiem, który dowodzi Armią Polską prawie od roku i ją reformuje. O tym mogę powiedzieć, bo o tym jest w wywiadach jego oficjalnych. W oparciu o najnowsze paradygmaty przywództwa i zarządzania. I po prostu pan generał chciał sprawdzić, jak się jego program ma do naszego programu. Świetnie. I który z nas więcej skorzystał, więcej się nauczył, trudno powiedzieć, ale ja wiem na pewno, że taka rozmowa utwierdzała mnie, że są pewne elementy bardzo specyficzne, które wymagają najgłębszego szacunku i zrozumienia. I żeby się nie wypowiadać, nie wymądrzać odnośnie takich, a nie innych aplikacji, a pewne z kolei uniwersalne. No i teraz jestem z kapitanem statków, z kapitanem i dowódcą rejsów. Więc 3 słowa klucze, przywództwo, zarządzanie, cel. I powiedziałbym, otwórz usta i mam nadzieję, że piosenka zaśpiewa się sama. Tak. Ona się na szczęście nie musi śpiewać w ten sposób, że autor tu siedzi, bo autor sobie uczył się tego wszystkiego od ludzi starszych ode mnie. Żeglarstwo jest chyba jedną z najstarszych dziedzin życia, które uprawialiśmy. To znaczy, żeby dostać się na ten drugi brzeg albo zasiedlić, trzeba było coś umieć. Bo ludzie jednak nie latali. Poza legendami. Poza Ikarem, tak. I nie latali. Ja co prawda teraz dopłynąłem właśnie do Grecji w ramach rejsu swojego dookoła świata. W związku z tym tam zamierzam też trochę polatać, ale na poważnie to jest tak, że wiesz co, to co ja sobą reprezentuję na morzu, to jest jednak to, co przez nawet ośmielę się powiedzieć tysiące lat, jeśli nie setki, wypracowaliśmy. Zaraz jak dojdziemy do metody, czyli na przykład kształtu kadłuba, to tego już nie należy zmieniać i wymyślać, bo to wymyśliły fale tysiące lat temu. Cel w takim znaczeniu prostym oczywiście, bo nie o tym będziemy rozmawiali, ale ten cel jest dla mnie niezwykle precyzyjnie jasny. To jest mój następny port i ja z tym nie mam żadnego problemu i nie mam również problemu z wytłumaczeniem a propos zarządzania swojej załodze, jakim kursem i dokąd my płyniemy. To się da nazwać po prostu. U mnie nie ma tego dylematu, że ja do końca nie wiem, dokąd ja płynę. Ja wiem, dokąd płynę i nie wiem, przywołam pierwszy z brzegu ostatni mój rejs. Byłem teraz przez pół roku Sycylijczykiem i sobie tam osiadłem na Sycylii jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. I teraz moim celem, bardzo jasnym celem dla ludzi, którzy przeczytali moją książkę, spotkaliśmy się kiedyś jeszcze tam z jednym z nich na Karaibach, uznali, że chcą ze mną płynąć. I wymyślili, że chcą ze mną płynąć 3 tygodnie. Moje 2 pytania, jak długo pływali, jakie mają doświadczenie, wskazywały jednak na to, że ja ich na te 3 tygodnie od razu na morze i otwarty ocean nie zabiorę. Umówiliśmy się na przeskok, który dla mnie był dosyć dużym przeskokiem, bo to było całe Morze Jońskie aż do Grecji. Oni sądzili, że to jest krótki odcinek, bo na mapie te rzeczy wyglądają szalenie krótko. Natomiast w realu okazało się, że płynęliśmy 4,5 doby, a ich SMS brzmiał mniej więcej tak...
oczekiwaliśmy 10% z tych 100, które dostaliśmy i zmieniłeś nasze życie. Tak? No, czyli jakby z zarządzaniem to jest tak, że tutaj tu cel jest jasny, to zarządzanie już jest trudniejsze i ta droga jest trudniejsza. To przywództwo to jest kapitan. I to też jest takie proste słowo. To znaczy w kokpicie jachtu jeszcze się to nie zmieniło. W kokpicie samolotu już się trochę jakby zmienia, bo jest ta dwuwładza dwóch pilotów, którzy dbają o bezpieczeństwo. Na jachcie jest jednak tak, że jest kapitan i załoga. I w jasny sposób określamy sobie nasze zadania, warunki pływania. Natomiast każdy z nas jest inny. Ja nie mam przypadkowych ludzi, ja mam bardzo wielu takich bardzo popularnym hasłem nazwę samców alfa, którzy wchodzą z tymi lądowymi przyzwyczajeniami i teraz ja muszę w ciągu dosłownie kilku godzin, zanim wypłyniemy i będziemy ze sobą dzień i noc i to nie jest w firmie, ja wyjdę po 8 czy 12 godzinach pracy, tylko jestem z nimi 24 godziny zamknięty na morzu, w tym wypadku przez 5 dni i nocy. Ja muszę sobie z nimi ustalić jakiś rodzaj warunków, zasad, relacji, a to jest wszystko bardzo dynamiczne na morzu. A powiedz mi, czy pozycja kapitana w danym rozkładzie sił i zarządzania może być w jakimś stopniu zadekretowana? Czy... Ona jest zadekretowana. Czy może być taka sytuacja, że samiec alfa minus małe beta jest tym kapitanem i wtedy inny samiec alfa zawiera taki kontrakt, że on, tak jak dzieje się w Navy Seals, na przykład w siłach specjalnych, że on niezależnie od tego, jakie są jego obiektywne doświadczenia, moce, kompetencje, on tu wchodzi w tą rolę, w której akceptuje ciebie, bo tak się umówiliście i to będzie właściwie klasa waszej dziedziny, waszego świata, właściwie czyni to oczywistym? Ja mam rejsy za sobą typu rejs na Spitsbergen, gdzie niezależnie od tego, że ja jestem kapitanem jachtowym, ja mam wtedy rolę na przykład oficera jachtowego albo po prostu członka załogi. Tak? Mam za sobą bardzo dużo rejsów. Mam nawet taki jeden zabawny rejs, gdzie się nie przyznałem, że byłem kapitanem. Wsiadłem na łódkę do człowieka, który w ogóle nie ogarniał. Ale niczego. A ponieważ rejs był bardzo trudny i niebezpieczny, to się zapisałem tam po to, żeby się czegoś uczyć, ale nie na własnych błędach i nawet zapłaciłem za ten rejs wiele lat temu, opisuję go zresztą też w książce. Ten człowiek nie miał zielonego pojęcia o pływaniu na wodach pływowych, które są bardzo niebezpieczne, a zamierzał z La Coruni w Hiszpanii dopłynąć do Polski Morzem Północnym i Bałtyckim. Co się zresztą skończyło dosyć nietragicznie, a było blisko i dosyć zabawnie. No i co się działo? Działo się to, że jak tylko wsiadłem na tę łódkę i oczywiście nie przyznałem się nikomu, że jestem kapitanem jachtowym, to się nagle okazało, że ten człowiek opowiada jakieś niestworzone, zupełnie niekompetentne historie. Atlas otworzony na wodach pływowych zawiera takie wielkości typu parametry, typu 5 węzłów, 6 węzłów, ale Anglicy nie dodają przecinka, więc to nie było 5 i 5, co dla żeglarza każdy wie, że to jest 5 i 5 węzła, tylko było 55 napisane, na przykład 33 i jakiś załogant. I jego to wiązało. Tak, i jakiś załogant pyta, Jacek, to są węzły po 55, znaczy prędkość tego po 55 węzłów. A Jacek mówi, na większych się pływało. Tak? Nie ma tego. Także to był tylko początek tego rejsu, ale było dużo grubiej. Znaczy, myśmy po prostu mało nie utopili tej łódki wtedy. Ja z niej bardzo szybko zresztą zsiadłem. Udało mi się nawet trochę pomóc uratować tę łódkę, ale on się nie przestraszył. Znaczy jego poziom determinacji, właśnie dążenia do celu, bo on też miał swój cel, dosyć zabawny sposób określony, a mianowicie chciał dostać papiery kapitana jachtowego Polskiego Związku Żeglarskiego i one wymagają przedstawienia pewnych dokumentów, tak? Że było się na takim rejsie, na innym rejsie, w formule kapitana czy w formule załoganta. No i jemu papier był po prostu potrzebny. On popłynął tym jachtem i spotkałem go dokładnie rok później w Warszawie. Poprosił mnie, zadzwonił do mnie, bo nie miał wielu znajomych w Warszawie i poprosił mnie, czy mógłbym go podwieźć zresztą do PZŻ. To była taka fajna klamra zamykająca ten. I jedziemy z nim, ja mówię, Jacek, no i co się stało później? Ja on mówi, poddałem ten jacht. Ja mówię, ale jak to poddałeś? On mówi, wiesz co, poddałem ten jacht, bo tonęliśmy. Ja mówię, naprawdę, tak? Ale gdzie? Pod Holandią, wiesz, tonęliśmy tym jachtem i wezwałem SAR. No i ja mówię, to co wołałeś? Bo tam się często woła, to w filmach znacie to z Mayday, Mayday, Mayday. Wołałeś Mayday czy Pan Pan? Pan Pan się wzywa wtedy, kiedy chce się holownik wezwać i nie ma takiej grave imminent danger, takiego bezpośredniego zagrożenia życia. A on mówi, wołałem emergency. No ja mówię, dobrze, ale ja wiem, że to jest emergency sytuacja, tylko co wołałeś tak fizycznie do mikrofonu? No mówi emergency, więc pan kapitan nie wiedział, że się woła Mayday. Nie wiedział. Nie wiedział. Ale nie obciążony mnóstwem. Ale za to dojechaliśmy do celu i odebrał dokument.
i jest dzisiaj kapitanem. Także to właściwie... Przypominająca historia. Bardzo, bardzo, bardzo. Wielu ludzi miało po drodze szczęście. Różne scenariusze mogą mieć. Tak. No myślę, że takich ludzi, którzy pływają, nazywają się kapitan Schettino z Costa Concordia, jest bardzo dużo. Niestety. Niestety. To, co mówisz, co mówimy, jest bardzo ważne z punktu widzenia naszych tutaj rozmów i nagrań, bo staramy się, im bardziej ważne są dla nas kwestie celu, purpose, wizji, tej rzeczywistej orientacji i kierunku i motywacji, tym bardziej jesteśmy przeczuleni na wszelkie nadużycia w tym zakresie, przegięcia, to, że można żyć w terrorze celu, albo że można z uwagi właśnie na jakąś ukrytą agendę ego no, nie optymalizować celów, a wręcz no, źle zarządzać ryzykiem ich realizacji. No, stąd są katastrofy gdzieś wysoko w górach albo pewnie też na morzu i ty mogłeś zobaczyć taką sytuację. W siłach specjalnych, to też przyglądamy się trochę jak są tam organizowane, bo wymieniony pan generał, z którym rozmawiałem, ma taką wizję. Też pisał o tym w wywiadach, więc ja tylko powtarzam to, o czym czytałem w oficjalnych wywiadach, żeby z czasem armia taka regularna zaczynała się tak upadmiatawiać, aby jej oddziały funkcjonowały tak, jak oddziały sił specjalnych. Z tym głębokim zakorzenieniem misji, z wielką autonomią. I w siłach specjalnych bywa tak, że kapitan robi tak zwany shadowing, że on idzie za grupą albo jest jednym z i dopiero w ekstremalnych warunkach obejmuje przywództwo i dowodzenie. Więc tego rodzaju manewry są uzasadnione na misjach w warunkach ekstremalnie trudnych. Rozumiem, że w waszej dziedzinie, w waszym obszarze model w pewnym sensie, w dobrym rozumieniu tego słowa, jest bardziej tradycyjny. I tak i nie. To znaczy polska szkoła na morzu jest jeszcze szkołą bardzo tradycyjną. Nawet ośmielę się powiedzieć w cudzysłowie wojskowo-harcerską, to znaczy... Ale w imię tej armii właśnie, którą chce generał zmienić. Tak, te poprzednie... Ja większość żeglarzy, która mam na początku, ma pewien kłopot ze mną, bo ja jestem też brytyjskim kapitanem jachtowym. I ja ludzie proszę o to, żeby zrobili to, co ja im wcześniej tłumaczę. I to jest kompletny szok, dlatego że tam nie ma lewy fokasz od wybieraj, prawda? I się robi coś, co ktoś kazał, tylko jest totalnie co innego. A ja jeszcze mam taką łatwość, bo ja jestem blondynką, w związku z tym jest łatwo udawać kompletną małpę na pokładzie. Czyli ja wprowadzam zupełnie inną atmosferę, tak? Destabilizujesz mnóstwo stereotypów. Absolutnie, tak. I nawet to rozmawiałem o tym z tymi ludźmi, bo oni są przyzwyczajeni, tak jak ja, bo ja pływałem na Bałtyku, pływałem regatowo, pływałem dla marynarki wojennej jako oficer w takiej regatowej łódki Hadar. I tam no, było wojskowo, do tego stopnia wojskowo, że na przykład krzyczeliśmy na siebie. I ja na początku, jak byłem drugim oficerem, to próbowałem się czegoś dowiedzieć od chłopaków. Na przykład dlaczego krzyczą, żeby tę zieloną linę ciągnąć, mimo że ona już dawno nie była zielona. Się okazało, że 15 lat temu była zielona i teraz nazwali ją zieloną i trzeba było wiedzieć, że to jest zielona, mimo że była niebieska. A jak zostałem pierwszym oficerem, to też na nich krzyczałem i w pewnym momencie nawet krzyczałem w czasie sztormu i załogi. Słuchajcie, krzyczę na was, nie wiem po co na was krzyczę, bo to w ogóle nie ma sensu, ale na was krzyczę, bo to wszyscy krzyczymy na siebie. No ale oczywiście to robiłem dla żartu, a prawda jest taka, że jest inna szkoła. Krzyk do niczego nie prowadzi. Krzyk skończył się buntem na Bounty. I Brytyjczycy, którzy pływają od nas z całym szacunkiem dla na naszej historii kilkaset lat dłużej, zdali sobie sprawę, że krzykiem niewiele się załatwi na jachcie, tak? No bo co się dzieje przy takim naszym typie organizacji? Otóż ja znam... I to powiem ze smutkiem ludzi, sam wielu rzeczy nie wiem, od razu zaznaczam, więc się uczę. Do 92 roku życia się będę żeglarstwa uczył, ale znam bardzo wielu ludzi, którzy nie mają kompetencji w pewnych dziedzinach na morzu, ale nie idą po książkę, nie pytają, tylko to przykrywają. Ja to widzę u części swojej załogi, bo nie mamy kultury dzielenia się błędami. Jesteśmy wszyscy doskonali. W angielskich pismach żeglarskich z imienia, nazwiska ty i ja dzielimy się naszymi problemami i naszymi błędami, a potem jest napisane lessons learned i my się uczymy obaj z tego, co ktoś inny zrobił. To jest niesłychanie ważne. Nawet wczoraj wprowadzałem kolejny wpis, bo bardzo lubię, sekunduję tym prostym lekcjom Raya Dalio Principles. I właśnie dokładnie to była lekcja na temat tego, że lider nie ma obowiązku znać odpowiedzi na wszystkie pytania. I potrzebuje mieć gdzieś wiele szacunku dla ludzi, dla siebie i odwagi, żeby ujawniać, na jakie pytania odpowiedzi nie zna. I dokładnie tak, tylko tutaj od razu powiem, żeby też nie wpaść w taki, tak, że się będziemy wszędzie na styku zgadzali. Tu jest trochę tak, że nawet ta angielska szkoła, która jest szkołą taką otwartą, to znaczy jak ja wprowadzam ludzi na pokład, to ja im próbuję dać bardzo dużo wiedzy. Czasami widzę po oczach wiedzy i takiego szybkiej umiejętności, bo ta wiedza musi być natychmiast u mnie przełożona w umiejętność. Różnica między lądem a morzem, którą ja najbardziej widzę jako ostrą, jest to, że na morzu
konsekwencje moich działań i działań mojej załogi są natychmiastowe i wymierne w sposób rzeczywisty jeden do jednego. No i pewnie bliższe ciału, że no, tak zdecydowanie powiem, tak, w przenośni tak, niż strata tak, miliona jakichś dolarów w Excelu, tak. Tak. Szczerze mówiąc w Excelu. Jeszcze w Excelu, bo to są... Tak, w latach 30. Tak, dokładnie. Tak. Tak. Ludzie oczywiście dla tego Excela mogą nawet z okna skakać i w latach 30. XX wieku skakali, ale one naprawdę są w Excelu. U mnie w zeszłym roku miałem takie zderzenie właśnie biznesu z morzem, jak miałem grupę biznesową z coachem. Przyjechał do mnie coach i biznes i miałem dosyć zabawne historie właśnie takie, gdzie wydaje mi się, że część z tych ludzi myślała, że to jest nadal na niby. Łącznie z łamaniem protokołów bezpieczeństwa, czego się u mnie nigdy nie robi. To znaczy ja, jeżeli świadomie widzę taką sytuację, to najpierw wprowadzam element, pokazuję im ten protokół bezpieczeństwa, te zasady, no ale potem bardzo mocno egzekwuję takie banalne rzeczy, które my wszyscy wiemy, że jest jedna ręka dla jachtu. Poza przypadkiem mojego mistrza z Wielkiej Brytanii, Mike'a Diamonda, który jest instruktorów Royal Yachting Association i kiedyś mówi do wszystkich jedna ręka dla jachtu i dopiero wtedy zobaczysz, że jeden z dżentelmenów ma tylko jedną rękę, więc jakby no czasami wymyślamy inne zasady, ale dostosowujemy. Natomiast generalnie chcę powiedzieć tak, że te zasady jednak warto znać, zanim się zostanie liderem. To znaczy mało jest złych kapitanów na morzu. Dam taki przykład dotyczący armii. Ja stosuję tylko jedną zasadę, której się nauczyłem, takiej wojskowej, którą sobie przeniosłem i pozostawiłem, mianowicie chronić króla. Tego się z wojska nauczyłem. Zazwyczaj robiłem wszystko sam, jeżeli to było niebezpieczne lub wymagało zbyt dużego zaangażowania mojej załogi do momentu, kiedy ktoś mi nie sprzedał tej zasady. To jest również twoim obowiązkiem. Ty masz siebie właśnie chronić, tak, bo jesteś zbyt tak, cenny i zbyt tak, potrzebny. To tak jak w siłach specjalnych, jeżeli komandos nie doznaje lęku i nie ma dziewczyny tak, ani żony, która na niego czeka, tego nie biorą. No właśnie. Bo jest zbyt mało tak, zdolny i skłonny, żeby chronić króla. No właśnie, dokładnie tak. Więc jakby to jest ta część ochrony. Bardzo warto, żebyśmy się potem już trawiąc to, co powiedziałeś, zastanawiali, czy w jakim stopniu przenieść to do biznesu, bo wszyscy moi klienci, którzy mają jeszcze nie dolokalizowanego, to znaczy, że jest większa lokalizacja niż niezbędna, no właśnie. Proszę bardzo, chronić króla, tak, prawda? Jest, wieszam to wszędzie teraz. Chyba że złapię jako pewien paradoks i pokażę dystans do siebie, że ja teraz, wiesz co, zrobię sobie koszulkę chronić króla i wezmę twoją autoryzację. Tak będzie. Ale z drugiej strony to znaczy... Brawo, pięknie, kupuję to jest bardzo mądre. A druga rzecz jest taka, to znaczy ja jestem dumnym synem ojca, który był w marynarce wojennej. To łączy te światy, bo on tam pojechał z Mazowsza, z Warszawy, ale tak jak ja zakochał się w morzu. Zwrócił mi kiedyś uwagę na coś niezwykłego w historii państwa naszego. Otóż jak stoją w Gdyni do dzisiaj okręty wojenne, te szare, to one przed swoją nazwą mają takie trzy literki. Pamiętasz jakie? ORP. ORP. A zdajesz sobie sprawę, czego są rozwinięciem? No może by mi się udało, ale jak są okrętem, mówiąc, tak. Czyli okręt Rzeczpospolitej? Polskiej, tak. Ja tylko przypomnę, co jest niewiarygodne, to jest niewiarygodna historia. Zawsze mam prawie ciarki na plecach, że okręt Rzeczpospolitej Polskiej występował w tej samej nazwie ORP również w czasach PRL-u po II wojnie światowej, a przed 1989 rokiem. W siłach zbrojnych w Polsce była taka część armii, która używała ORP nadal na morzu. I ja mam różne wyjaśnienia historii. Chciałbym kiedyś poznać taką prawdziwą historię od tych ludzi, z którymi trochę nawet rozmawiałem. To jest niebywałe zupełnie, ponieważ PRL to była nazwa naszego państwa. Zdjęto koronę z głowy ptaka jakiegoś, postawiono, a nie zauważono, przypomnę, że byliśmy członkiem Układu Warszawskiego jeszcze do tego, że jest okręt Rzeczypospolitej Polskiej. I utrzymaliście etos w tym tak, kawałku. Ale teraz ja mam wyjaśnienie na to bardzo proste. Może takie bezczelne dla ludzi z lądu, ale takie. Nie można być kapitanem Gamoniem. Nie można być złym menadżerem na morzu. Ja bym nie wyszedł z portu. Ja jestem czwarty rok w rejsie dookoła świata i to jest moja sama wewnętrzna ocena. Ja bym po prostu już dawno nie rozmawiał teraz z tobą, gdybym nie przestrzegał pewnych reguł i jednak nie nauczył się, zanim wypłynął jako kapitan. Przepraszam cię, ja zrobię wyjątek od zasad i chcę sobie coś napisać na ścianie. Jasne. Dobrze? A propos tego, co mówisz. Mamy tutaj gdzieś kredki moje wypisane na ścianie. Nie ma takiej możliwości. Mówię dla słuchaczy, że napisałem na ścianie, nie można być kapitanem Gamonem.
Możecie to sfotografować? Tak, tak. Nie da, po prostu nie da rady. Tak. Nie można jest dlatego... Jest to dla mnie. Ja to mam super, czytać fantastycznie. Zanim wyjdzie tam do załogi. Nie ma, dlatego, że ja mogę być bardzo teoretyczny teraz. I teraz mogę się oczywiście przed wszystkimi popisywać tym, co ja robię, czego nie robię i tak dalej. Ale to jest moja opowieść jako pisarza Endiego, a nie jako kapitana. Czy zasłużyłeś sobie, masz prawo. No. Zresztą a propos Gamonia, to jest ważne słowo w moim życiorysie, ponieważ jak ja się szkoliłem 12 lat na Morzu Północnym, to z grupą przyjaciół, z których jeden to wymyślił, robiliśmy coś takiego jak żeglowanie w trudnych warunkach. Teraz na czym polegają trudne warunki na Morzu Północnym? Kwiecień, listopad, żagle, Holandia, Anglia, Holandia, tydzień. Przez pierwsze 4 lata policja brytyjska nas sprawdzała na wszystko. Przynosili nam testy, robili nam na narkotyki i tak dalej, no bo po co grupa Polaków pływa w listopadzie przy ciężkim sztormie do Anglii z powrotem? Bardzo podejrzane, prawda? Tak. Muszą mieć ukrytą agendę. Tak, łącznie były psy, były odciski palców, było rozbieranie jachtu i w 4 roku popłynęliśmy na Tamizę do Londynu i mam takie cudowne wspomnienia, jak płynęliśmy na Tamizę. To jest taki jeden ze świętych grali, które mam, bo tam jeszcze jest południk zero, Greenwich. Płynęliśmy i ten policjant wiedział, że jestem Oksfordczykiem, już mnie sprawdził. I mówi do nas, you are Waffis. Ja mówię, Waffis? No nie znam tego słowa, Waffis. What's that? A on mówi, wind-assisted fucking idiots. Więc wymyślił dla nas drugą rzecz. Ja mam, moja jest Gamonia, on sobie Waffis wymyślił dla nas. Bo stwierdził, że brytyjskie, prawda? Można wszystko jakoś tak po dżentelmeńsku nazwać. Tak. Więc jakby nie ma takiej możliwości. Ja się do swojego rejsu przygotowałem tak naprawdę 15-20 lat. Tak? I mam taką świadomość, głęboką świadomość serio, że ja mogę za miesiąc już z tobą nie rozmawiać. To znaczy, że ten jacht zatonie, a ja się z tym jachtem zabiorę, tak? Tym bardziej, że podobno ten kapitan Gamoń ma obowiązek, nie mówię tu o Schettino z Costa Concordia, tylko mówię o normalnym, porządnym kapitanie, ma naprawdę obowiązek zejść ostatni. To jest też odróżnienie tego, czym ja ryzykuję. Ja ryzykuję swoim życiem. A w związku z tym, że ryzykuję swoim życiem, to po pierwsze starałem się zrobić wszystko, bo ja lubię życie, kocham. Mało kto może nawet. Żeby no, potrafię tym Gamoniem... sobie wyobrazić, tak, żeby tym... jakoś jak na ciebie patrzę i cię słucham. Żeby tym Gamoniem jednak nie być. A po drugie, żeby moja załoga, ja nawet dopuszczam takie sytuacje, one mogą być też różne, to ty ocenisz, czy one są różne biznesowo. Ja dopuszczam takie sytuacje, że ktoś już ze mną nie popłynie, bo jestem bardzo miły, ale jeżeli wykraczamy poza te obręby doświadczenia, które budowało się 1000 lat, 100 lat i ktoś nagminnie łamie te zasady, to ja nie mam zamiaru go zabić. I to, że on chce wstać 5 raz, a bomb ma 300 kilogramów i może przelecieć ten kawałek płaskiego metalu mu na głowie i nie lubimy obaj może tak bardzo widoku krwi, więc ja nie chcę tego oglądać. I ja mu zwracam uwagę i tłumaczę mu dlaczego i tak dalej, a on i tak się nie dostosowuje do tego, to ja z tym człowiekiem nie będę płynął jakby i dalej. Prawda? Jim Collins, badając elity biznesu, no 11 firm na 1000 w końcu lat 90, ale jednak w tych 11 znalazł tam zasadę różnie określaną, że nazwane to first who then what, że na kluczowych stanowiskach mają być właściwe osoby i zero tolerancji na odchylenie od tego. Tak, bo... I z uwagi na to, czy są właściwe dla całości, ale też z uwagi na to, on jest też niewłaściwy, że jest niebezpieczny dla siebie na przykład. Tak, co tutaj tak jak mówię, konsekwencja to może być ogromna. Ale co się stało na tym rejsie? Na tym rejsie się stało to, że jeden z tych dżentelmenów sam sobie chyba zdał ze swoich sprawę, ze swoich może kompetencji, albo raczej wyborów. No on po prostu wolał trochę w tym rejsie odpocząć, chociaż to było trudne, bo 4,5 doby takiego non-stop rejsu bez lądu to jest nawet psychicznie trudne. I bardziej się zajął kambuzem, czyli kuchnią, bardziej się zajął pomocą i tak dalej. A dwóch z nich, 4 dnia, jak ich podsłuchiwałem koło 4 rano, brzmiały jak zawodowi nawigatorzy. Ja po prostu byłem z nich nieprawdopodobnie dumny, bo słyszałem w rozmowy w swojej załodze, przypomnę, ludzi, którzy nie mieli naprawdę z tym wcześniej do czynienia. Ja 4 dnia słyszałem rozmowy, prawie profesjonalne rozmowy na temat tego statku, prawa drogi, bo tam uczyliśmy się z takich 30 parę prawideł. To jest też różnica. Prawo drogi na morzu. Tytuł jest straszny, bo to się nazywa Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu. I tego się nikt nie chce uczyć. Ale potem wyciągam współczesny telefon. Mówię, macie czas 30 sekund? Na YouTubie wpisujemy Yacht Collision, Yacht Collision po angielsku. I pierwszy filmik, to są 2 motorówki, które się w 20 sekundzie tego filmu zderzają na płaskim morzu, gdzie jest słońce. Tak? Tam przez przypadek jest głos po polsku nawet. Zupełnie przypadek, bo to nie jest Polska, ale jest przypadek, na pewno albo lektor podłożył, albo to jednak byli nasi. I 8 osób w szpitalu, tak? Przy takiej normalnej, jasnej sytuacji. Te rzeczy się zdarzają codziennie. Czyli z tym Gamoniem to jest oczywiście w tym sensie żart, że tak naprawdę trzeba to wszystko wiedzieć wcześniej. Dobro tych przepisów jest jedno.
One są bardzo proste, bo są po wypadkach morskich zrobione. Tam nie ma parlamentu, nie ma kancelarii prawnej. To jest to, co wiesz, ja myślałem, że jest to domena złego lotnictwa. Od specjalistów Just Culture z lotnictwa dowiedziałem się, że to jest wywiedzione właśnie z morza. I cała ta, w tej chwili mamy takie marzenia w niektórych firmach dynamicznie się rozwijających, żeby te elementy przynajmniej kultury Just Culture wdrażać w normalnych organizacjach. Zaczynamy ze specjalistami od audytów lotniczych o tym rozmawiać. I ja się od Sebastiana Burgermeistera dowiedziałem, że taka moja estyma dla lotnictwa. On mówi, Jacek, to mit jest w twojej głowie. To się wszystko wywodzi z morza, z marynarki. Tak, ten statek powietrzny, ten statek to powietrzny, jest statek który powietrzny, ma kokpit, to ten kokpit jest z morza. I to zielone i czerwone światło i tak dalej. Jesteś u źródła. A dobrze, to w takim razie pytanie do źródła. Na pewno kilka razy w swoim doświadczeniu były takie sytuacje. Czy jest możliwa sytuacja, zdarzyła się, że decydujesz się odstąpić do jakiejś zasady w imię jakiejś innej wartości? Nie muszę. Nie muszę. Bo jest zasada. Ja mówię o prawie drogi na przykład. Nie muszę kompletnie. Bo to jest wiktoriańskie, cudowne prawo. Tam nie ma A, B, C, D i koniec. Tylko tam jest... Jak w żadnym innym prawie użyte słowo, a jeśli nie, to dobra praktyka morska. Czyli jest pozostawiona przestrzeń, ale nie na domysły, tylko jest furtka. Dobra praktyka, dobra to praktyka zobowiązuje. Morska. Tak. Czy twoja praktyka tylko żeby tutaj bardzo jasno jakby to określić, bo ja akurat to prawo kocham. No, po prostu ja je jem, dlatego że ono mi się po wielu latach sztucznego uczenia się i zgryzania zębów, bo jest strasznie nudne, a jest jeszcze taki cudowny zresztą pana profesora Rymarza z Akademii Morskiej w Gdyni podręcznik do tego. To jest najnudniejsza książka świata. Nie ma chyba. Mogłaby startować w najnudniejszych, ale ona jest cudowna. Ona to wszystko bardzo prosto tłumaczy. Ja dopiero potem zdałem sobie sprawę, że tego się w ogóle nie trzeba uczyć. Że to jest wszystko tak spójne i logiczne, że ta prawa strona, lewa strona, to są wszystko tak oczywiste rzeczy, które wymyślono po prostu kilkaset lat temu, że naprawdę to jest spójne. Ale wtedy, kiedy jest zbliżenie zbyt duże i jest już ten ostatni element, to zostawiamy go jakiemukolwiek manewrowi, który uniknie zderzenia. W pewnym momencie wszędzie obowiązuje ta fizyka klasyczna, a tutaj już kwantowa, to znaczy już zostawiamy to, już na tym najniższym momencie zostawiamy to tej kwantowości. Natomiast zupełnie serio powiem tak, jest bardzo dużo elementów w mojej procedurze, które ja ludziom odpuszczam. I tak było w ostatnim rejsie. To znaczy, jeżeli oni by mnie zapytali, a potem nie zapytali, czy ja sam przestrzegam tych wszystkich reguł, to ja mówię, chłopaki, dużo bardziej. Jeżeli ja jestem sam, to po pierwsze ja się o nikogo nie boję. Jestem dużo bardziej zrelaksowany niż jak mam załogę, bo jak mam załogę, to odpowiadam za tych ludzi fizycznie. Ale ja nie odpuszczam sobie tych rzeczy, których wam nie kazałem robić. Bo wy byście już mnie zabili gołymi rękoma. Byliście już tak zmęczeni, że po prostu ja już to odpuszczam, bo widziałem. No, to mniej więcej tak jak trener karate. Ja kiedyś karate trenowałem. Jak ten trener widział, że ja już nie daję rady, to coś takiego robił, że on dawał radę ze mną zrobić moje 10 pompek. Tak? Jeszcze mi tak to jakoś robił, że ja bym sam nie dał rady. A on mi kazał i zrobiliśmy. I ja jakby widzę ten moment już końcówki. Tak? Ja się sam wycofuję jako kapitan. Więc oczywiście, że tak. To znaczy wielu rzeczy nie robię na siłę. System wachtowy jest takim przykładem. Przed nimi miałem 3 księżniczki, 3 dziewczyny. Cudowne, zresztą piękne dziewczyny. Wszystkie restauracje po drodze się zakochiwały w tych dziewuchach. No i ja im na początku powiedziałem o systemie wachtowym 4-godzinnym. I ku mojemu kompletnemu zdumieniu, Karolina, która jest, uwaga, szefową pokładu w samolocie, była pierwszą na barykadzie wolności, że no jak to 4 godziny, to my nie damy rady i tak dalej. Ja myślałem, że jako szefową pokładu mam ją po swojej stronie, a ona mi jako kapitana tam mocno obruszyła się, że to tak za długo i w ogóle i po co te reguły i tak dalej. To było dla mnie dosyć zabawne, szokujące. W samolocie można sobie więcej środków, żeby osłabić kapitana. No właśnie, być może, a tutaj nie, ten kapitan się nie dał. No pamięta była taka, że to było dosyć zabawne. Obserwowałem taki proces, taki degrengolady tej jazdy. Dziewczyny miały zresztą dosyć zabawną historię, bo one przyjechały tam się opalać w bikini, a był deszcz przez 3 dni. Ja jestem absolutnie ich fanem, bo one naprawdę ciężko pracowały na tym jachcie, zmokły i wyziębiły się. Ale to jest przykład takiego odstępstwa. Teraz tak, zaczynamy, jeśli mówimy o tym głębokim celu, to ja nie mylę tego celu pod tytułem celem jest system wachtowy. Nie. Celem jest bezpieczne dopłynięcie do Grecji. Do tego portu. Tak, po prostu. To jest mój cel. Zacząłeś, tak. I ja w ogóle mam to wewnątrz siebie. I dla mnie celem głębokim jest jeszcze coś więcej niż dopłynięcie. Ja po coś tam płynę. To jest mój cel głęboki ten, dla którego naprawdę płynę. Ale powiedzmy, jeżeli to jest taki etapowy cel, celem jest bezpieczne dopłynięcie, z tym słowem, którego nigdy nie staram się zgubić, to ja odpuszczę każdą regułę, która będzie temu, będzie przeciwdziałała jakby temu celowi. Tak? I jeżeli uznam, że tym celem pośrednim jest na przykład bezpieczeństwo na jachcie i porządek, bo po to są te reguły. Na jachcie po prostu są po to te reguły. Ktoś mi zadał pytanie, po co ty wpisujesz co godzinę, przez ostatnie lata każda godzina mojego rejsu jest zapisana w dzienniku jachtowym.
Każda. No właśnie po to, żeby sam siebie zobowiązać do tego, żeby to wpisać. Nie ma dnia w moich ostatnich 1000 dni, którym bym nie sprawdził oleju w silniku i płynu chłodniczego. Ja nigdy tego w samochodzie nie zrobiłem, rzadko ktoś z nas to robi, a tam robię. Jeżeli ja tego nie zrobię, to ja w pewnym momencie stracę napęd przed skałami, tak? Albo nie wejdę do portu na silniku i tak dalej. Więc ja to robię z tego względu, żeby sam siebie trochę mobilizować. Zresztą jak oni to muszą robić o 4 rano, to ja wiem, że oni nie śpią i wiem, że wiem dokąd płyną, bo właśnie znają ten cel, bo to o to chodzi w tym wszystkim. Ty tą notatkę robisz sam. Ja ją robię sam, ale jak przyjeżdżają do mnie załogi, to ja ich namawiam na to jako oficerów wachtowych, bo to się tak fajnie dzieje, że jak ktoś wchodzi na jacht, to nie wie. Czyli możesz to zdelegować wtedy. Tak, i wtedy oni to robią. Stoisz na straży, tak, to jesteś tak, nad tym, tak, żeby ta tak, procedura tak, była realizowana. Tak, to jest taka zabawna sytuacja. To jest rytuał taki, który jest... Absolutnie, u mnie na jachcie tak, dlatego że bez tego... I to jest właśnie element tej dobrej praktyki morskiej, to znaczy tego, że jeżeli ktoś u mnie ma obie ręce w kieszeniach, a tak się zdarza, uwaga, komu głównie? Instruktorom żeglarstwa, którzy mają obie ręce w kieszeniach, stają na bakiście, czyli na wysokości twarzy mają właśnie ten metalowy bomb i tłumaczą ludziom jakieś reguły. Ja to naprawdę widziałem na wielu swoich szkoleniach, jak się szkoliłem. To jest taka zabawna rzecz, bo my nie robimy naprawdę rzeczy, których sami potem nie przestrzegamy. Więc jakby jednym z elementów jest stara jedna ręka dla jachtu zawsze. Ja ludzi oduczam na przykład chodzenia na jachcie i uczę ich innego typu chodzenia. Bo przecież mój jacht może być przechylony 45 stopni za chwilę. Wiesz, to... Chcę się tak osobistym skarżeniem z tym podzielić. Mi jest bliskie, wręcz tropie, upodobanie, integrowanie pozornych przeciwieństw. Rozmawiam z człowiekiem, który ma luźne włosy, tak, rozpiętą koszulę, uśmiecha się, rozmawiamy swobodnie. Tak. I można powiedzieć, że słowo nonszalancja nawet by nie było słowem, które jakoś nie pasuje do ciebie. Mm-hmm. Jednocześnie dowiaduję się, że na posterunku w roli jesteś po prostu optymalnie zdyscyplinowany, optymalnie zorganizowany, że umiesz łączyć jedno i drugie. Już nie używajmy tamtego słowa, tylko mówmy o swobodzie, prawda? A z drugiej strony o koncentracji, o pewnym nastawieniu się na proces i przepływ, a z drugiej strony o szacunku dla checklisty, dla procedury. Mógłbyś trochę więcej, tyle ile zechcesz powiedzieć o sobie w życiu, jak łączysz te dwa wymiary, bo zazwyczaj spotykam ludzi albo czasem nawet bardzo inteligentnych, ale to nie są liderzy, czasem konsultanci, którzy potem psują sobie innym robotę przez nadmierną nonszalancję na przykład, czy nadmierną taką nadmiarową pewność siebie. Albo odwrotnie, ludzi, którzy są tacy skoncentrowani, skupieni, tacy akuratni, że wszystko jest w porządku, są nudni jak flaki z olejem, w najlepszym wypadku, a w gorszym upierdliwi. Ty łączysz te dwa światy. Teraz twój uśmiech, gdyby państwo widzieli, to jest uśmiech pełen swobody, a ja ci wierzę, że z treningu morskiego, z treningu karate, z innych obszarów życia, wiesz, czym jest ta naturalna dyscyplina i że tu nie ma żadnych kompromisów. Powiedz trochę o sobie w tym kontekście. Od końca jak ty to integrujesz? Jasne. Od końca zaczynając, to jest bardzo łatwe, bo właśnie morze bardzo tego wszystkiego uczy. Po prostu. Jeżeli my nie spełniamy tych warunków brzegowych, to nas tam nie ma. Nawet brutalnie na Bałtyku się mówi brutalnie, że tam nie ma żeglarzy, bo oni szybko toną. To jest kropka. Dlaczego właśnie na Bałtyku? Bo to jest, znaczy każdy kapitan lokalny mówi, że jego morze jest najtrudniejsze. Tak nie jest, ale to między nami nikomu nie mów, ale tak nie jest. Każde morze jest trudne. Ale mamy takie przekonanie na przykład w Polsce, że jest krótka fala, że jest taka nieprzyjemna i tak dalej. Moja firma jest szczególna, szczególnie trudna. Tak, a ty na to patrzysz jakby trochę, trochę z boku. Wiesz co, zaczynając znowu z drugiej strony, ja mam to po pierwsze z domu. Ojciec, marynarz, wojskowy. Właśnie nie, wszystko będzie odwrotnie. Wszystko będzie zaraz odwrotnie. Tak. A tata rozrzucał skarpetki. Ojciec po marynarce wojennej, totalny luzak. Z angielskim poczuciem humoru pod tytułem opowiadał mi jakieś bzdury w dzieciństwie, które potem okazały się stekiem kłamstwa. Ja robił to specjalnie, żeby mnie tam w coś wrabiać. Wiesz, jak ja widziałem jego zdjęcia z Westerplatte, to ja myślałem, że on tam na Westerplatte walczył, ale on po wojnie minimalnie, ale jednak po wojnie był. Więc ja oczywiście całe story słyszałem wojenne mojego ojca. Sam zresztą doprowadziłem mały włos kiedyś do katastrofy, ponieważ w Wielkiej Brytanii się podawałem za wnuka oficera Luftwaffe, bo ja jestem blondynem, więc łatwo mi Niemca udawać. Więc
co spowodowało małą katastrofę prawie. A znowu matka jest cudownie kochającą kobietą, ale jest takim połączeniem księgowego i jednak strażnika więziennego. To znaczy, tak. I ona mnie nauczyła, wiesz, no, pedanterii w domu, czystości i tak dalej. Powiem coś, co nie będzie wyznaniem, to może być takie dziwnie odebrane przez... powiem coś, co jest pewnym wyznaniem, ale z tym większą przyjemnością o nim mówię. Mój ojciec zmarł 2 dni temu. Ja po 86 latach życia swojego ojca straciłem go 2 dni temu. Ja jestem półtorej doby po śmierci mojego ojca, jeszcze nie było nawet pogrzebu. A dlatego mówię to z taką radością, że ta moja filozofia życia, która to połączyła, jest taka, żeby się cieszyć każdym dniem, który mamy. I ja jestem w bardzo oczywiście specjalnym, specyficznym nastroju teraz, tak? Takim, który jest z jednej strony skierowany na matkę, bo ona została po uwaga, 60 latach małżeństwa. To jest a propos tej wyjątkowości tej sytuacji. Oni są 60 lat po ślubie, tak? W lutym tego roku to obchodzili. No co prawda, ponieważ ja po ojcu przyjąłem poczucie humoru, to ostatnio jak byłem w lutym, to mówiłem swojej mamie, że mama, no twój tata, właśnie mój tata był z tobą 60 lat, czyli 25 lat wyrok, drugi 25 lat wyrok, już by był 10 lat na wolności w tym momencie. No ale prawda jest taka, że on mnie nauczył bardziej właśnie swobody, takiej wiary w siebie. Zrobił to bardzo prosto. On mi dał taką wiarę w siebie dosłowną, to znaczy on mi nie mówił, jak wierzyć w siebie, tylko nauczył mnie, jak miałem 5 lat, pływać w bardzo zimnej wodzie i otwierać oczy w tej wodzie, tak? Byłem w Krutyni, czy gdzieś na Mazurach, czy tu pod Warszawą i on mnie takich rzeczy nauczył. Zanim ja się nauczyłem pływać, to już umiałem nurkować i oczy otwierać. Czyli dał mi taki mechanizm zaufania do swojego ciała. Potem do umysłu mam drugiego w cudzysłowie ojca, czyli wuja Zbyszka, też lat 86. Ten znowu kozak to jest były student Wojtyły. Etyki go uczył na kulu. Mój wuj, mając lat 18, został ateistą na tym kulu, ale co mi dał? No dał mi Bhagavad Gita, jak mieliśmy 15 lat, tak? I uczył mnie takich rzeczy zwariowanych kompletnie. Lata 70. Bramini do niego przyjeżdżali, ja tam słuchałem trochę innych rzeczy niż większość z nas słuchała w szkole, tak? I jakby te rzeczy się zeszły, ale jak ja dzisiaj, bo ja sobie odpowiedziałem na pytanie, jakby skąd ja mam taki totalny z jednej strony luz, a z drugiej strony taką excelowe podejście do życia, to mój cel to jest jednak ten luz. Mój cel to jest ta plaża z szampanem i lodem i jest cudownie. Naprawdę większość mojego życia jest bardzo szczęśliwym życiem i takim napakowanym, takim dosyć swobodą i nawet bym powiedział w cudzysłowie niepoważnym podejściem do życia. Otwartości swojego umysłu i serca i wewnętrznej wolności świadectwo dałeś w ostatnich minutach. Na pewno. Ja od pewnego czasu nie pytam, nie komentuję, bo moje milczenie jest komentarzem. Jasne. Jestem poruszony. Jasne. A z drugiej strony mam takie narzędzia, które powodują, że gdzieś się tam sprawdzałem. Ja mam zwariowany życiorys. Ja mam aż tak zwariowany życiorys i to nie jest żart, bo tak już no, trochę żyję, może nie bardzo długo, ale już trochę żyję na tym świecie, że jak ja na przykład opowiadam w nowym kraju, bo teraz się zjawiam w nowym kraju, co ja robiłem, no to moja anegdota ostatnio z barów w Grecji była taka, oni tam pytają, co ty, kapitanie, robiłeś, bo przyszedłem z załogą i jakoś tak właściciel mnie wyłapał, dał mi takiego brytyjskiego Chestera od razu, tam jakieś cygaro greckie pierwsze wypaliłem, whisky sobie wziąłem, bo musiałem odtajać po tych 5. U mnie się na jachcie nie pije, jak płyniemy. To jest taka różnica, też taka drobna różnica kulturowa, że ja nie pozwalam pić nawet piwa na jachcie w czasie drogi, natomiast bardzo namawiam załogi potem, żeby nadrabiały zaległości, jak już jesteśmy na lądzie. Tak? Znów integrowanie pozornych przeciwieństw. Tak, bo jest miejsce i na to, tak, i na to. Dokładnie na to i na to jest miejsce. Mądrość. Szczególnie jeżeli widzę, że ten rejs mógł być bardzo wyczerpujący, no bo był na jachcie, tym bardziej, że ten ostatni rejs miał też swoje przygody, bo na jachcie nigdy nie jest tak, że jest tylko dobrze, to znaczy jest dobrze i bywa gorzej, tak? I gdzieś tam mam głębokie przekonanie i taki spokój w sercu, że mój ojciec przeżył 86 lat cudownego, fantastycznego, męskiej przygody i życia i jest spełnionym gościem i ja jestem jego spełnionym synem. To znaczy nie zapomniałem mu powiedzieć, że go kocham. Ściskałem go na ręce na parę minut przedwczoraj, po prostu wyjechałem z domu i musiałem wrócić jakby w innej formule, ale jakby tego nie ominąłem. I to jest ważne, żeby żyć, bo ja żyję od 20 lat, poszedłem inną ścieżką właśnie. Żyję codziennie, tu, teraz. I to nie jest jakieś hasło, które sobie wypisuję, tylko tak naprawdę jest. A z drugiej strony mam to zwariowane życie polegające na tym, że ten Grek mówi, a to gdzieś pracowałeś w ogóle normalnie, tak poza tym? Ja mówię, no tak. I mówię, daj mi tą butelkę. A co to jest? No mówię, Belvedere, wódka Belvedere, daj mi to. No i on mi to dał, ja mówię, słuchaj, w tym budynku pracowałem przez 3 lata dla prezydenta. I on tak na mnie spojrzał, mówi, ale to jest polski parlament. Ja mówię, nie, to nie jest polski parlament, Belvedere to jest pałac, gdzie tam się prezydent jakiś czas temu umiejscowił. Więc ja mam w swoim życiu takie momenty, kiedy ścinam te włosy na krótko. Miałem 2 razy taki moment i zakładałem krawat, no ale to był 89 rok. To był tak wyjątkowy rok, tak, w naszej historii, wtedy... że nie dało się inaczej, tak?
wszystkie siły były potrzebne, żeby ten przełom przejść i utrwalić. Tak. Fantastyczne. I ja jakby dzisiaj jak płynę, bo ja płynę pod polską banderą, to ja mam taki cel, ja mam kilka swoich. No ten najbardziej prywatny, być szczęśliwym człowiekiem. To jest mój taki cel nadrzędny. Tak? Ja po to to robię. I zdałem sobie sprawę, że nic innego nie jestem w stanie robić, żeby to zrealizować. A jak ktoś mi mówi, no ale jest jeszcze narciarstwo i można latać paralotnią, no to mnie, ja się uśmiecham, bo to w ogóle dla mnie jest to tak nieporównywalne. To nie jest moje hobby. Tak, tak. To nie jest moje hobby, to jest moje życie, tak? Znaczy, jest moje życie. Wiesz, które szczęście jest tak, w zgodzie z tobą. Tak, tak, dokładnie. To jest moje i ja oczywiście... To jest twoje szczęście. Dokładnie. Twoich kryteriów. Ja go nie narzucam innym, ani nie... Ja próbuję pokazać. To jest bardzo ważne dla każdego, kto nas słucha, że to oczywiście bądź otwarty na szczęście, tak. Dąży do szczęścia. Tak. Dalai Lama w końcu tak buddyzm pełen współczucia mówi, że celem człowieka jest dążenie do szczęścia. Tak. Chociaż rodzimy się, umierajmy w cierpieniu, tylko szukaj swojego szczęścia, prawda? Swoich kryteriów szczęścia. Absolutnie tak. Absolutnie i ty tak, to bo, masz. No ja mam to w sposób zwariowany, to znaczy no nie można, ja mam 4 fakultety, no i nie można być tak głupim, jak ja jestem, żeby, jak wspominam, na przykład zajmować się, nie wiem, elektryką. Ja muszę reperować jakąś pompę wody słodkiej teraz. Jadę na jacht, mam 42 rzeczy, w tym wyciągnięcie jachtu i skrobanie przez 2 tygodnie ręcznie w jakimś pyle koszmarnym rzeczy. No więc no nie poszło mi to moje myślenie, śmiejąc się, nie poszło tak. Ludzie myślą, że żeglarstwo na przykład polega na siedzeniu na deku i oglądaniu w słońcu zachodu słońca no, i szampana. Tak się zdarza. Znaczy, i zamiast tych notatek co godzina to pisania limeryków. Limeryki, tak, prawda? Oczywiście ja to w tym sensie łączę, że po pierwsze znaczy, piszę... Bywają takie chwile. Bywają, ale co więcej, te chwile to od razu też mogę w drugą stronę powiedzieć. To znaczy nikt nie widzi takiego zachodu słońca, ale przede wszystkim takich wschodów słońca, jak żeglarze. Nikt. To ja mam załogę jedną z zeszłego roku, która to był taki ciężki moment dla tych ludzi, bo myśmy płynęli w listopadzie, czyli w dosyć ciężkich warunkach pogodowych, które wykraczały też, bo ja ich zapytałem, czy oni na pewno widząc tę mapę synoptyczną przed wypłynięciem chcą płynąć. Powiedzieli, że tak. Jeden z nich się potem przyznał, że leżąc 4 dni bez ruchu, że myślał o samobójstwie, a 2 pozostałych ze mną jednak było i przetrwali. I jak dopływaliśmy do brzegu w Sycylii, to zgodnie z prognozą miało być bardzo, bardzo spokojnie. Zresztą potem, jak się okazało, jak dopłynęliśmy do Sycylii, to na samej Sycylii, u nas nie, ale na samej Sycylii wiało 72 węzły, to jest powyżej skali Beauforta. To jest powyżej 12 skali Beauforta. I jak myśmy dopłynęli do Sycylii, to zrobiła się gładka powierzchnia wody. Ja widziałem, że oni są na resztkach sił, ale to już były ostatnie godziny. I wiedziałem, że będzie wschód słońca za 30 minut. I mówię, chłopaki, to teraz zrobimy tak, ja wam zrobię kawę. Piotr, chodź ze mną na dziób, czego nie pozwalałem robić w czasie całego rejsu, bo to było niebezpieczne. Zrobiło się spokojnie. On usiadł na dziobie i ja mu po tych 4 dniach tej katorgi przyniosłem cappuccino. Jeszcze mu zrobiłem cappuccino, nie czarną kawę, tylko cappuccino. I on siedział z tym cappuccino, oglądał wschód słońca i się popłakał. Nie dziwię się. Ze szczęścia się po prostu popłakał. A przed nami była nie woda, tylko jedwab, bo woda na morzu potrafi być jedwabno, seledynowo, zielono, różowo, jakaś tam, jeżeli jest wschód słońca. Tak? Także to jest to ogromne szczęście, którego się w ogóle w żadnym katalogu All Inclusive nie da kupić, bo ono jest no właśnie z planety, gdzie nie docierają hotele, gdzie nie docierają samochody, tam jesteśmy. I właśnie za to płaci się taką walutą jak dyscyplina, jak rozsądek, jak ciężka praca. Warto. No to po prostu każdy. Znów te pozorne przeciwieństwa, tak, które gdy się dopełniają, dają komplet i możesz powiedzieć, że masz kompletne życie, że jesteś kompletny. Tak, bo one są pewną metodą. Znaczy ja bym pewnie wolał żeglować bez jachtu, w sensie byłoby łatwiej, tylko że jacht jest no jednak potrzebny do tego, żeby gdzieś się przespać i tak dalej. A poza tym człowiek jest dumnym kapitanem swojego jachtu, bo ja jeszcze na nieszczęście jestem jego armatorem. To jest tragedia, bo ja oczywiście wszystkie decyzje na przykład co do jachtu podejmuję jako kapitan, no ale w nocy płaczę jako armator. Prawda? Jesteś przedsiębiorcą. Jestem niestety przedsiębiorcą, tak, i ponoszę wszelkie konsekwencje tego. Ja pracowałem w dużych przedsiębiorstwach, też się czegoś tam z tego nauczyłem, tak, i jak mówimy o tym moim celu, ten mój cel nie zawsze przy tym moim przedsiębiorstwie może być celem, do którego dążą ci ludzie, którzy ze mną płyną, bo nasze panie już wspomniane, na pewno ich celem było głównie wypoczynek, rozrywka i selfie, tak, to był ich główny cel. On nie wyszedł na początku, potem mieliśmy super zdjęcia i selfie się udało osiągnąć. Natomiast na pewno jest taka tajemnica w morzu, która brzmi tak. Nie ma jeszcze człowieka, nie spotkałem człowieka, który by ze mną płynął, który by 3. dnia nie dostał rodzaju oświecenia. I ja nic nie robię. To tylko morze robi. To znaczy 1. dnia, jak do mnie wszyscy przyjeżdżają, to większość ludzi opowiada mi, wymienia mi tę nazwę kraju, tego polityka i różne problemy, które im wtłoczono albo sami sobie wtłoczyli przez media lub przez lekturę i tak dalej. 2. dnia już jest dużo lepiej.
bo się zajmujemy bardzo konkretnymi, w cudzysłowie, problemami w firmie czy na jachcie, tak? To znaczy, to są konkretne rzeczy do zrobienia. Bez tego jacht nie płynie, bez tego może się coś zdarzyć, tak? A trzeciego dnia jest taki moment, gdzie jesteśmy w zatoce. Ja z większością załóg pływam po parę godzin dziennie. Nie pływam z nimi tak jak tutaj przez morza i oceany, tylko ja z nimi pływam po prostu po parę godzin dziennie. I tego trzeciego dnia jest cudowny widok. Ja zawsze wiem, że to będzie, ale im nie mówię o tym. Oni siedzą z jakimś tam winem albo łyskaczem, albo czymś w zatoce bezpiecznej, patrzą w horyzont i się nie odzywają. I widzę w ich oczach, i widzę w ich twarzach, że dociera do nich coś, co nie miało przez szum murów miasta i tego, co my ciągle robimy, dotarcia. Po prostu oni sami ze sobą są. Transcendentalne doświadczenie. Absolutnie tak. Zresztą gwiazdy, jak się patrzy na gwiazdy, ja teraz miałem taki moment na... Ostatni moment miałem na Karaibach, taki zupełnie obłędny. Nie powiem, z kim rozmawiałem, bo już byś mnie kompletnie za wariata uznał, ale moja załoga obchodziła jakieś tam urodziny. Ja sobie poszedłem na dziób, położyłem się na tym dziobie, patrzyłem w gwiazdy, w ten maszt, bo jak maszt się w nocy tym wyróżnia na jachcie, że jeżeli jesteś na kotwicy, to palisz białe światło widoczne dookoła widnokręgu i jak patrzysz od dołu, to ono się zatapia tak jakby jedna z gwiazd. Jest to po prostu jedna, twój maszt jest jedną z gwiazd. Leżysz tam, patrzysz na Drogę Mleczną, bo ją tam widać, bo tam jest ciemno, więc widzisz tę Drogę Mleczną i wiesz, że jesteś częścią wszechświata. Nie jesteś częścią jakiegoś państwa, jakiegoś poglądu, nawet religii, gatunku, tylko jesteś po prostu fragmentem tego wszystkiego i to jest takie dojmujące. I to ludzie czują, naprawdę czują na rejsie, bo wystarczy tylko jedną noc spędzić, a każdy człowiek ma taką wrażliwość mniej lub bardziej uświadomioną i ja widzę po tych ludziach, bo jak już dotarli do jachtu, to znaczy już jakaś selekcja była. Teraz sobie uświadamiam, łącząc te wątki, o których mówiłeś, jaki to jest dar czy moc tych wymagań codzienności na jachcie, mm-hmm. których mówiliśmy o dyscyplinie, mm-hmm. precyzji, mm-hmm. o zasadach, mm-hmm. z tym transcendentalnym doświadczeniem. Mm-hmm. Przypomniało mi się, kiedy mistrzowie Zen, gdzie tam czegoś liznąłem, mm-hmm. mówili, że no, proszę bardzo, satori, oświecenie, mm-hmm. ale potem trzeba żyć 10 lat, żeby to zmaterializować. I jacht, jak rozumiem, ta droga, ta podróż udrażnia, umożliwia, ułatwia właśnie materializację tego mm-hmm. oświecenia. Mm-hmm. Można nawet powiedzieć, najpierw masz tę dyscyplinę, mm-hmm. to doświadczenie, tak, które się tak, czyni gotowym, tak. żeby to transcendentalne doświadczenie przyjąć, mm-hmm. ale potem masz infrastrukturę, mm-hmm. żeby to wchłonąć i stawać mm-hmm. się znowu, użyję tego słowa, bo rzadko go używam, a to słowo pochodzi z moich rozmów z mistrzem Zen, a teraz adresuję do ciebie mm-hmm. właśnie kompletności, mm-hmm. bo ty mówisz o kompletnym doświadczeniu, mm-hmm. o kompletności łączenia przeciwieństw. Sam jawisz mi się jako człowiek, który bywa pewnie częściej niż większość ludzi tego świata kompletny. Hmm. No właśnie, cisza. Na jachcie są takie rzeczy, które właśnie nie za bardzo da się opisać i opowiedzieć. Ja często żartuję właśnie, jak mówimy o mózgu ludzkim, że wykorzystujemy tylko jakąś część, że ja żartuję, że dla mnie to jest za dużo. Znaczy ja się staję takim 17-letnim szympansem, idę w tym kierunku. Dlatego, że ja odczuwam. To znaczy, przestaję myśleć, bo na przykład moje poglądy mogą być kłamstwem. Ja jestem z pokolenia, które zupełnie serio wzięło sobie takie hasło, żeby Polska była niepodległa. Ja to po prostu starałem się robić. Nie wiem, na studiach byłem jakimś rzecznikiem prasowym NZS-u, ale nie dlatego, że chciałem być rzecznikiem prasowym NZS-u, tylko dlatego, że denerwowało mnie to, co jest wokół mnie. Ja chciałem to zmienić. Teraz mi co prawda wszyscy tłumaczą, że to nie ja zmieniłem, tylko KGB z CIA się dogadało pod naszymi głowami, ale ja o tym nie wiedziałem. I ty też, i wielu ludzi o tym nie wiedziało. Polacy robili genialną rzecz, o której ja zresztą opowiadam w Marinach, bo jedną z moich... jestem byłym dyplomatą i ja płynę pod polską banderą, bo to jest dla mnie symbol wolności. Ostatnio z takim bardzo znanym człowiekiem rozmawiałem, który był moim szefem w tym Belwederze i on się tak prawie zezłościł i tak dalej. Wie, panie prezydencie, Polska ma 1000 lat dla mnie. To jest jakby element pokazywania światu, że my bez jednego wystrzału naprawdę, a propos Dalai Lama, potrafiliśmy w sposób niebywały, i tym się trzeba chwalić, zmienić rzeczywistość wokół siebie. Po prostu się za to zabraliśmy. Jacht jest takim spełnieniem, to jest taki mały, zamknięty wszechświat. Tak? Jak wypływamy w morze, no to my odpowiadamy jako załoga. Tam można wezwać pomoc, ale ona po pierwsze mało pomaga, a po drugie, jak ktoś coś wie o tym, jak duży statek podpływa, żeby małemu pomóc, no to się kończy bardzo źle. Także człowiek jest absolutnie zdany na siebie. Jestem w takim dziwnym momencie w moim życiu, kiedyś mi ktoś 30 lat temu powiedział, że wiesz, jak umiera twój ojciec, to ty się stajesz dorosły, bo jesteś następny. I jakby masz taką odpowiedzialność dziwną, inną i tego się nie da wytłumaczyć. Ja jestem w tej nowej roli życiowej dosyć krótko, więc jeszcze tego nie przetrawiłem. Natomiast na morzu,
Kilkanaście lat temu zdałem egzamin u niezwykłego gościa, który właśnie egzaminował mnie w ramach tego Royal Yachting Association, czyli tej brytyjskiej szkoły. I jak ja u niego zdałem ten egzamin, a on jest właśnie, no miałem wielkie szczęście i trochę przypadek, trochę szczęście, że zdawałem u egzaminatora, egzaminatorów tej organizacji, to Mike mi powiedział, wiesz Andy, ja ci odebrałem połowę przyjemności bycia na morzu. A ja mówię, dlaczego? No bo zostałeś kapitanem. Bo jak jesteś oficerem albo jesteś w załodze i nie dajesz rady, to patrzysz się na mnie. A jak ja nie daję rady, a miałem teraz takie dwie sytuacje, no trudne, to ja już się nauczyłem jednej rzeczy od kilkunastu lat. Ja już nie mam na kogo patrzeć. Ja nie mam nawet instrukcji za bardzo do tego. Ja mam tylko absolutny obowiązek myśleć o tym wszystkim w marinie. I na przykład u mnie była taka zabawna sytuacja, że coś wynikło w czasie tego ostatniego rejsu, a moja załoga się dziwiła, dlaczego ja w marinie dubluję pewne rzeczy, bo ja mam wszystkie podublowane. Nawet doszedłem do wniosku teraz, że idę w stronę NASA, bo muszę mieć trzy razy trzy systemy. Więc w tym wypadku będę miał trzy takie systemy. To jest po prostu właśnie ta nauka tych setek lat. To znaczy ja muszę o to zadbać, zanim to się wydarzy. Bo to jest na tyle terminalne, że to się potem już wszystko dzieje bardzo szybko. Jak mówimy o lotnictwie, to mówimy o konsekwencjach, które są okrutne. No, dla samolotu konkretnego samolotów Tupolew 154, ja latałem tym samolotem ze 200 razy. Konsekwencją na przykład zaniedbań konkretnych są konkretne efekty tego, tak? Dla mnie, jeżeli ja zaniedbam coś, albo kapitan Schettino zajął się czym innym niż powinien, notabene ja zwrócę tylko uwagę, że my mówimy wszyscy o kapitanie Schettino, a nie o systemie. A propos, jak mówimy o firmie, przecież kapitan Schettino miał oficerów. Tak. I to, że on wypadł przypadkiem z łódki, prawda? Jeszcze wiosłami pomagał, to jest jedno. Natomiast gdzie jest system? Gdzie, jeżeli do mnie ktoś wchodzi na jacht, to ja go w ciągu 20 godzin nauczę 30 rzeczy, które ma zrobić, jeżeli mnie tam nie będzie z jakiegoś powodu, tak? Bo mi się znudzi to siedzenie, dostanę w głowę i w tym momencie radio i silnik i tak dalej, ta osoba ma to zrobić. To nie może być tak, jak ostatnio mąż z żoną płynie dookoła świata, on wypada, a ona nie potrafi po niego wrócić. I to nie jest krytyka, to jest tylko pewna obserwacja, tak? Tego, że konsekwencje są. Więc co do spełnienia, ja myślę, że no moim celem było poszukiwanie, tylko ja mam łatwo, bo ja się taki urodziłem. Ja tylko udawałem, że ja gdzieś pracuję, a powiedziałem mojemu, ja mam teraz takich, powiedzmy, z pierwszej dziesiątki w Polsce ludzi, z którymi współpracowałem bardzo długo, jako ich doradca. Ale ja im kiedyś powiedziałem, słuchaj, no my już rozwiązujemy tę umowę, bo ja tak naprawdę nie zarabiałem ani grosza. Ja sobie to wszystko przeliczałem na kabestany, liny, pieniądze na mariny i tak dalej. To był mój cel, to był mój głęboko ukryty gdzieś tam wewnętrznie cel. Nie to, że ukryty, bo chciałem ukryć przed kimś, tylko ja o tym wiedziałem. Są takie metody, których ja się od takich mądrych ludzi jak ty dowiaduję, że wizualizacja. Ja na przykład te rzeczy widziałem tak dosłownie w kolorze od dziecka. Tak? Nie musisz wiedzieć, jak to się nazywa, masz to tak, po prostu organicznie. Pływam z młodymi ludźmi i ze starymi ludźmi i oni mi dużo rzeczy mówią, no bo jak jesteś na jachcie, jest jeszcze jedna piękna rzecz. Zobacz, jak się bardzo... Ja przepraszam, że tylko ciągle będzie wracał do tego morza, ale to jest trochę obsesja związana z tym. Jeżeli my rozmawiamy na lądzie, to rozmawiamy godzinę. Jak zaczynamy jakiś temat, to go kończymy. Na morzu, jak zaczniemy w poniedziałek rozmawiać o celu, to w czwartek będziemy o nim mogli rozmawiać. No tak, nie ma gdzie wyjść. Nie ma gdzie wyjść, nie ma dokąd oczywiście. Żartobliwie można powiedzieć, no to wtedy człowiek skacze do wody i odpływa. Ale jest coś takiego fajnego i jeżeli ja czasami, bo ja czasami występuję w firmach, to znaczy czasami wchodzę do firmy i mówię albo do zarządu, albo do ludzi, to wiesz co, to... Wydaje mi się, że w ogóle nie ma sensu życia tracić. Znaczy, jeżeli człowiek już jest w tej firmie, czy jest w jakiejś organizacji, no to dlaczego ma się w niej męczyć? To niech ją albo zmieni, tak jak my Polskę, tak? Albo wyjedzie, albo zmieni jednak od środka, a można. Albo niech stanie się jednym z nią, jej częścią, albo dokładnie odejdzie, tak. Prawda? Ale jeżeli na przykład czegoś nie rozumie, to niech ja zadam pytanie. Jestem na ratownictwie morskim co 5 lat. Tego się nie wymaga od żeglarzy, no ale część żeglarzy i zawodowych kapitanów to robi, tak? I tam widzę marynarzy, których jest 70 na sali. I oni przyszli, jaki jest cel? Dostać papier. Ich celem nie jest głębokie, część tak, ale najczęściej, jeżeli ktoś zada pytanie, to jest żeglarz. To nie jest marynarz. I teraz to jest właśnie pokazanie, oni żyją w korporacji pod tytułem 13-piętrowy wycieczkowiec. No i właśnie taka jest konsekwencja, że jak Schettino nie ma, to tych oficerów też nie ma, bo oni spali na tych zajęciach albo nie poczuwali się do tego, że oni są odpowiedzialni za życie tej załogi, która jest, no po prostu ludzie jadą na wakacje, nie wiedzą, że to jest tak niebezpieczne. Wiecie, no te pasażerskie statki to jest koszmar zupełny. To jest w ogóle, to nie dość, że to jest obrzydliwe, bo do Wenecji wpływa coś, co jest wyższe od Wenecji, tak? I na przykład wszyscy wychodzą, ile osób? 5000 osób wychodzi do lokalnej tawerny i każdy się złości, że tam dużo turystów jest. Że tak jeździmy teraz na wakacje. Tym się różni podróż od turystyki też często. Ale ten cel głęboki, ukryty mój, to był cel taki, żeby
na przykład zrozumieć planetę. Ja teraz jestem, to jest mój 17 lokalizacja, Grekiem jestem od tygodnia. I na przykład ta zabawna historia przedtem z Grecji. Byłeś Włochem. A przedtem byłem Włochem 2,5 roku, tak? I zabawna sytuacja polega na tym, jakaś koszmarna sytuacja, bo ja znam Grecję od 20 paru lat, że w ogóle to jest nieporozumienie. My uważamy, my jak mówimy Grecja, to nam się słowo kryzys od razu pojawia gdzieś tam w tej przestrzeni. Przecież to jest kraj, ja teraz widzę... To jest kolebka kultury. Wszystkiego. Naszej. Wszystkiego. Wszystkiego. Siedzę na jachcie, z którego widzę, ja nie siedzę w Atenach, jestem w Pireusie. Tukidydes w 850 roku przed naszą erą budował tę konkretnie marinę, w której ja jestem, dla floty ateńskiej. Obok jest wyspa Salamina, gdzie Xerxesa przegnali. Ja widzę Akropol, z mojego jachtu widzę Akropol. To są rzeczy niebywałe. Jak porównasz to z Ameryką, gdzie najstarszy zabytek to remiza sprzed 100 lat. Tak, tylko że ja w sumie to jest na godziny rozmowy. Ja jestem bardzo proamerykański i kocham Amerykę, ale najzabawniejsze za paradoksy. Na przykład teraz budujemy mur przeciwko Meksykańcom. Tam jakaś wojna i jakieś tam inne historie były z tym Meksykiem i z Teksasem chyba i tak dalej. To jest wszystko tak śmieszne. Właśnie dlatego, że z perspektywy mojej jako planety, te wszystkie rozmowy o Brexicie na przykład. Kiedyś wyspa była częścią kontynentu i żeglarz teraz robi taką rzecz. Płynę wzdłuż kanału angielskiego, kanału La Manche. Ja po prawej stronie mam zęby Dover, czyli te białe skały, ale po lewej stronie mam co? Dokładnie te same białe skały. One są w ząb, warstwa w warstwę takie też same. Jak gdyby na moim miejscu był geolog, to by to mądrzej powiedział. To jest jeden świat, tak, a różnica jest umowna. Tak. Wymyślona przez tą część mózgu, z której sugeruje, żeby czasem ją odłączać i nie korzystać. No tak, bo tam mamy naprawdę przeładowane, naładowane. Absolutnie. I psujemy sobie mnóstwo. Jacku, i teraz jeżeli ty jesteś Francuzem, a ja Brytyjczykiem, albo odwrotnie, to my się prawie pobijemy o te różnice. A to jest śmieszne, bo... Dokładnie. Lataliśmy z tymi maczugami tam ze 100 tysięcy lat. A co to jest dla takiej wyspy? A te różnice są niestety w kulturze, w płatach przedczołowych, a nie gdzieś absolutnie, pierwotnie. Absolutnie. Tak. Jeżeli jestem na Karaibach i na przykład rozmawiam z moim bratem Jean-Claude'em, to jest taki człowiek z Saint-Lucie, on jest ciemnoskórym, z dreadami gościem. I ja go przepraszam przy mojej załodze za to, że ja go wywiozłem z Afryki, to moja załoga się strasznie zawsze denerwuje, no bo mówi, Andy, my nie mieliśmy kolonii. A ja mówię, kto? Europejczycy czy Polacy? No bo jakby my w Polsce, mnie nauczono w Polsce historii takiej naturalnej historii, która była zawsze wspaniała. Na przykład Kraków został z drewnianego zrobiony murowanym. Nikt mi nie powiedział za czyje pieniądze i co myśmy wyprawiali w średniowieczu. Ale do dzisiaj też się nie dowiem z przesiednej książki, tak. Prawda? My byliśmy zawsze upośledzeni. Kocham naszą narrację związaną z młodzieżą, która nosi teraz koszulki, tu mijałem idąc do ciebie z napisem Warszawa 44. No, ja zawsze się śmieję, że ja w Powstaniu Warszawskim nie brałem udziału. No brałem udział w czymś, co mogłem brać udział, tak? Ale staram się nie podpierać jakąś rzeczą, której ja do końca nie rozumiem i nie znam. Notabene ja jestem warszawiakiem, ja kocham Warszawę i nie mogę przeboleć pewnych rzeczy, które się zdarzyły architektonicznie z Warszawą. A to nie jest rozmowa o polityce. Tylko to jest po nie prostu rozmowa o tym, jak działa umysł. Tylko jak działa umysł, i jak tak. Jak chcesz tak, go przekraczać, tak, tak. To co jest zbędnym czy pozornym dzieleniem. No więc właśnie, więc cel, wiesz, jak zaczęliśmy o celu, to te cele mogą być różne, tylko pytanie po pierwsze, czy my ten cel dobrze zdefiniujemy. W moim wypadku to był taki śmieszny cel, się nazywał Pireus Ateny. Tak? To był ten taki cel namalowany na ścianie. Ja do tego celu zagrzałem tych moich wojowników i tam dopłynęliśmy i to było takie fajne, bo się skończyło dobrą kolacją o 4 nad ranem. No ale ten cel jest dużo głębszy. To jest właśnie ten purpose, o którym też wspominałeś. To znaczy, to jest coś dużo, dużo głębiej. To jest zintegrowane. Teraz, czy ja to przekażę tym ludziom? Nie wiem. Jeżeli mówiłeś o żeglarstwie, to tak, to jest tylko jedna z tysiąca metod, które możemy przyjąć. Znam ludzi, którzy się w biznesie świetnie sprawiają, dla których tworzenie tej wielkości polega na tym, że to jest dla nich ta gra. I tego liderzy biznesu mogą się od ciebie uczyć albo przynajmniej inspirować. Ja zapamiętuję z naszej rozmowy, że z jednej strony, wiesz, mówisz, no, rozmowa z tobą przywołuje mi doświadczenia, do których zatęskniłem. Przed 20-30 lat z mistrzami Zen. Nie chcę cię jakoś wynosić gdzie indziej niż jesteś, ale, mówisz o swoich skojarzeniach. Tak, a może, tak jak mój mistrz mówił, twojego jest już tak napompowane, spirytualne, że najwyżej pęknie i będziesz już totalnie oświecony. Tak. Ale była taka anegdota jednego z mistrza Zen, który pytał, gdzie jest droga? No i uczeń mówi, droga to kosmos. A mówi, nie, droga jest tam za oknem. I z następnego dnia ten uczeń przychodzi i mówi, pokaż mi drogę. No tam za oknem. Co ty opowiadasz za oknem?
oknem, droga jest tu, prawda? Od ciebie się dowiaduję, że z jednej strony cel to jest port, do którego płyniesz, ale z drugiego, że to jest purpose, który służy całej tej kompletności, a że najważniejsze jest dla ciebie szczęście, które jest spójne z twoimi kryteriami szczęścia, że to jest twoje szczęście, prawda? Wtedy możesz siebie o sobie zapomnieć i zająć się szczęściem innych. Ja myślę, że to dzisiaj robiłeś. Super. Towarzyszę ci w pożegnaniu taty. Dzięki. Dziękuję bardzo.